Witajcie kochani, jestem już z powrotem. Wróciłem wczoraj. Podróże są dla mnie dosyć męczące, szczególnie takie dalekie podróże. Więc wstałem dzisiaj później. Odwiozłem dzieci do szkoły. Miałem plan na dzisiejsze nagranie, całkiem fajny plan. Ale zacząłem czytać wasze komentarze. Miałem zaległości przez ostatnie dwa dni. Tych komentarzy, nowych komentarzy się trochę nazbierało. No i ten plan mój runął. Przełożę go na kolejny dzień. Czuję ogromną energię miłości i wdzięczności z waszej strony, która wyraża się właśnie w formie tych komentarzy. Czasami jest to jedno słowo, czasami dwa słowa, czasami jedno zdanie, jeden akapit, kilka akapitów. Czytam wszystko bardzo uważnie i czuję to. Czuję każdą osobę. Czuję, jak moja miłość dostraja się do energii tej osoby w tej chwili, w trakcie pisania komentarza. Są też takie komentarze, które wymagają większej uwagi, większej miłości z mojej strony. To też jest piękne, też za to dziękuję. Chciałem dzisiaj przeczytać wam jeden komentarz. Rzucił się bardzo mocno w moje oczy. Poruszył mnie bardzo. Autorem tego komentarza jest mężczyzna, starszy ode mnie, o kilka lat, o 10 lat może. Nazywa się Le Spin Heureux. Chyba dobrze przeczytałem po francusku. Świeże pieczywo. To jest treść tego komentarza. Pojawił się niedawno, w ciągu tych dwóch dni, pod jednym z moich poprzednich filmów. Treść tego komentarza jest też tutaj z boku. Możecie śledzić razem ze mną, gdy będę czytał. Dobry wieczór, Arturze. Cieszę się, że nagrywasz i że tutaj jesteś ze sobą. Twoje emocje, wzruszenie, uśmiech są autentyczne i ważne. Dla ciebie, dla mnie i również dla innych osób. Cieszę się, że tylu jest tutaj ludzi, którzy nie przechodzą obok twoich słów i dziękuję wam za to. Najbardziej dziękuję tym, którzy tu po prostu są. Dziękuję wam za to, że jesteście tutaj i słyszycie Artura i nic więcej. Ta cisza jest jak jedność z Arturem, ale też ze wszystkimi, którzy jak ja czują i tym samym wszyscy się łączą ze wszystkimi. Współodczuwają, wibrują, dostrajają się. To jak tworzenie jednej wieloosobowej przestrzeni współodczuwania, współprzeżywania, współdoznawania, współmyślenia, współwymiany, współpracy. Pomyślcie, ile możemy nauczyć się od jednego człowieka i od siebie nawzajem, gdy się połączymy na wszystkich możliwych poziomach. Ile możemy wymienić informacji, dać energii i doświadczyć doświadczeniem pozostałych. Tak właśnie będzie funkcjonować nasza tworząca się na naszych oczach nowa ludzkość. Bez rywalizacji, wyścigów, zawiści i zazdrości. Powiecie mi, że to mrzonki jakiegoś nawiedzonego faceta. Nic z tych rzeczy. Czy w głębi każdego z was nie tęsknicie właśnie za tym, by właśnie tak wyglądała nasza cywilizacja? By każdy mógł być szczęśliwy, spełniony, zrealizowany, wypełniony dobrocią i miłością, otoczony przez szczęśliwych, miłych i uśmiechających się ludzi? Zobaczcie teraz, ilu jest nas tak myślących wokół. Coraz więcej. Coraz więcej jest osób, które widzą, że są tylko niewolnikami nie swoich idei, czyichś planów, czyichś systemów, a ilu swojego własnego życia. Ale to właśnie ta świadomość siebie, tej przeogromnej potrzeby uwolnienia się, zmiany tego wszystkiego powoduje, że już zmieniamy ten świat. Na razie tylko w swoich sercach, potem umysłach.
Wyzwalamy się pomalutku, coraz bardziej stanowczo. Nie godzimy się na coraz więcej rzeczy, które akceptowaliśmy wcześniej. Zmieniamy się, a przez to zmieniamy świat. Jeśli ja się zmienię, ty się zmienisz i następne osoby się zmienią lub zaczną chociaż tylko rozumieć tę potrzebę, to już zmieniliśmy świat. Trzeba tylko przekroczyć odpowiednią ilość takich osób, osiągnąć masę krytyczną. Jesteśmy już blisko. Nie wiem, Arturze, czy jesteś tego świadom, czy robisz to z potrzeby lub przeczucia, ale pomimo swojej niedoskonałości, jak i my pozostali, i początku zaledwie swojej drogi, stajesz się niczym to małe ziarenko kurzu w atmosferze. Katalizatorem, wokół którego zaczynają łączyć się małe cząsteczki pary wodnej i tworzyć małą kroplę. I ona będzie rosła i przyciągała inne, tym szybciej, im będzie większa. Twój prawdziwy ładunek energii i emocji, twoja prawdziwość to sprawiają. Podłączają się kolejni i będą przyciągać następnych, takich jak ty. Zdeterminowanych jest bardzo wielu ludzi. Są wszędzie, na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach. Nie da się już ich zamieść. Ja nazywam ich przewodnikami Ziemi, bo to za nimi pójdą ci, którzy sami nie widzą, dokąd mają zmierzać, i ci, którzy rozumieją, że tylko połączeni jesteśmy najsilniejsi. Żadna sztuczna inteligencja nie da rady stworzyć i opanować wolnych ludzi. I kiedy wreszcie niedługo już pojawi się ten mały impuls, ten mały bodziec, sygnał, wszystkie te krople zamienią się w oczyszczający deszcz. Narodzi się nasz czysty, nowy świat, który sami już zaczęliśmy tworzyć. Świat współpracy, wszystkich ze wszystkimi. Świat połączonych ze sobą na wszystkich poziomach ludzi. Będziemy jak żywy internet. Brakuje nam tylko jeszcze jednego elementu. Bez połączenia z naturą nie dostaniemy tego najważniejszego sygnału. Jesteśmy wszyscy jednym z naszą ziemią i wszystkim, co nas otacza. Mamy te same pierwiastki, atomy, wibracje, energię, duszę, współodczuwanie. I to ona da nam ten sygnał, kiedy będziemy już gotowi. Jesteśmy jej częścią i tylko połączeni razem możemy uratować siebie i naszą ziemię. Nie rozpaczajmy, że nic się nie zmienia. Bo wręcz przeciwnie, zmienia się bardzo wiele. Nie dajmy się tylko sprowokować i róbmy swoje. Odkrywajmy prawdziwych siebie. Kochajmy, dbajmy, chrońmy siebie i naturę. Szanujmy wzajemnie takimi, jakimi jesteśmy. Pomagajmy, jeśli ktoś prosi, i współpracujmy. Reszta zrobi się sama. Pozdrawiam Ciebie, Arturze, i Was wszystkich. Jesteście bardzo ważni. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro.